Przyjmij Boże, coś Wam powiem. Chwila w potocznym zdarzeniu może być krótkim czasem oczekiwania. Może być też odpowiedzią na odczepnego, że wiem, co mam zrobić i nie trzeba mi tego przypominać. Czym jednak jest chwila, o której mówi Jezus, skoro czas u Boga jest inny niż nasz? W końcu jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Dziś jednak słyszymy, że chwila, a nie będziemy widzieć Jezusa. I znów chwila, a ujrzymy Go ponownie. Wypowiada te słowa dość tajemnicze i niezrozumiałe dla uczniów, bo wszystko dzieje się przed męką. Mówi o przyszłości, w której uczniów dopadnie smutek, ale ten przemieni się w radość po zmartwychwstaniu Jezusa. Można więc powiedzieć, że ów Pan młody odszedł na chwilę, by powrócić i zostać na zawsze. To jest konieczność w naszym życiu, by doznać smutku, aby On nas przemienił. Ktoś ładnie skomentował, że przebywając na co dzień blisko miłości, jesteśmy przez tę miłość przemieniani. Bo nie da się ukryć, że przez przebywanie z Jezusem stajemy się wrażliwsi na innych. Widzimy ich potrzeby, o których nie mówią i mamy więcej empatii wobec drugiego człowieka. To tak, jakby ktoś nam podmienił serce i teraz ono wyznacza nasz nowy styl życia. Nie jesteśmy ani mamejami oderwanymi od życia, ani nie jesteśmy twardzielami, którzy niczego się nie boją. Jako uczniowie Jezusa mamy być mądrzy i odpowiedzialni, by umieć panować nad swoimi emocjami, najbardziej nad wrażliwością. Święty Ignacy w swoich ćwiczeniach duchowych nauczał o strapieniu i pocieszeniu. W końcu życie nasze to takie falowanie od przygnębienia do radości. Pierwsze nie jest czymś stałym i nieskończonym, a drugie pozwala nam nastawić się na trudniejszy czas, kiedy nas dopadnie przygnębienie. To wszystko są chwile, o których mówi dziś Jezus. Jedyną niezmienną wartością jest On, który zawsze jest obecny. On chce być przy nas i w naszych sercach. Gdy będziemy o tym pamiętać, wszystko, co nas spotyka, będzie przeżywane zupełnie inaczej, niż gdybyśmy zostali z tym sami. Chrystus zostawił nam siebie w Eucharystii i Kościół żyje dzięki Eucharystii. Eucharystia jest tajemnicą wiary i jednocześnie tajemnicą światła. To jest codzienne doświadczenie wiary, przez które otwierają się nam oczy na obecność Pana. Trudno jest zrezygnować ze świata, gdy się tu urodziło i żyje. Jeszcze trudniej jest wcielać w życie wszystkie chrześcijańskie postawy, które powinny być odmienne od tych światowych. Jednak dzięki Eucharystii możemy nauczyć się patrzeć na świat obecny przez pryzmat tego niebieskiego. Wtedy wszystko zaczyna nam się układać tak, jak powinno. O ile sakramenty i Słowo Boże dają nam doświadczenie obecności Pana, to i tak gdzieś w serduchu jest takie nasze pragnienie, które mam nadzieję nastąpi w dobrych okolicznościach, by zobaczyć się z Nim twarzą w twarz. Nim to jednak nastąpi, musimy przetrwać te chwile różnego stanu, by móc doświadczyć wielkiej radości. Phil Bosmans napisał, nie ma zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym. Dni przemijają szybko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpisujemy marzenia, a jakaś niewidzialna ręka nam je przekreśla. Nie mamy wtedy żadnego wyboru. Jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi dziś, jak potrafimy być nimi jutro? Wykorzystaj ten dzień dzisiejszy. Obiema rękoma obejmij go. Przyjmij ochoczo, co niesie ze sobą. Światło, powietrze i życie. Jego uśmiech, płacz i cały cud tego dnia. Wyjdź mu naprzeciw. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.